Państwo zobaczą, ile tam ludzi na przystanku jest. Jaki tłum, ale tłum, ale szum. No proszę Państwa, to wszystko jest być może z Karczewia, z Mińska Mazowieckiego, ze Świdra, skąd Rysia pochodzi, z Otwocka. No i tu na trasie jest bardzo dużo takich domków, jak ja zawsze do Świdra, do Otwocka jeżdżę. No teraz to może nie, ale jeździło mi się, bo to był mój teren głoszenia Ewangelii o Królestwie Bożym. No to przecież ja głosiłam wszędzie, ja byłam wszędzie, Słowo Boże głosiłam. I po prostu mam to już nie tyle za sobą, bo w dalszym ciągu mamy przecież kanał edukacyjny elmercedes youtube.com. Dużo tych kanałów mamy, o wszystkich nie będę mówił, ale możecie Państwo tutaj podglądając cygańskie społeczeństwo, w sensie takim, że cygan nie kradnie, ale katolik kradnie, w sensie, że Polak kradnie, bo leci do USA, Polak leci kraść kożuchy, Polak leci kraść majtki i potem on się wypnie, że nie zna ciebie na przykład, prawda? No ale jak jest kłótnia przy kasie, tutaj przy supermarkecie King Cross Praga, no to wtedy on powie: och, ja znam ciebie, znam twojego ojca, znam twoją matkę. To wiecie Państwo, tak dla zmyślenia, żeby coś ktoś o kimś powiedział źle i żeby była wojna słowna, to trzeba zmyślić, udać, skłamać, że ciebie znam, a tak to ja ciebie nie znam. I ludzie stoją w tych kolejkach, się rozpychają, są tacy ważni, prawda? I tu właśnie ta dziewczynka z Eurobank mówiła o zakonnicy, że się strasznie rozpychała w sklepie i oni chcą, żeby w sobotę sklepy były zamknięte. No to strasznie dziwne.